Ja liżę, ty liżesz, on, ona, ono liżą. My liżemy, wy liżecie, oni, one liżą. Mruczałem pod nosem, wkurzony na siebie, komendanta jednostki oraz policjantki z pokoju w wydziale kryminalnym, bo miało być super. Poliżesz? spytała mnie filuternie, przymykając oko aspiranta Gnieszka, aż mi szczena opadła. Ale gdzie? Kiedy? Z kim? Jąkałem się niczym prawiczek w ekstra burdelu. U nas, w pokoju. Teraz ze mną i Patrycją. Aga wygięła seksownie biodra zupełnie niepotrzebnie. Miała mnie całego. Byłem gotowy na wszystko. Idziemy. Poleciłem, ruszając na trzecie piętro, gdzie czeka mnie raj na ziemi, czyli orgia Trójkącik z dwoma atrakcyjnymi policjantkami. Zupełnie nie przejmowałem się porą dnia, za kwadrans dwunasta w południe, licznymi petentami włóczącymi się po korytarzach oraz praktycznie całym obecnym stanem osobowym pizdowieckiej komendy. Takiej okazji nie można przepuścić. Właśnie szybko! rozkazała funkcjonariuszka, uchylając drzwi do pokoju. Wcześniej znałem się jak piskosz. O! Jesteś wreszcie gotowy na lizanie? zeptała zmysłowo siedząca za biurkiem młodsza aspirant Patrycja z tyłu Aga. Zemknęła drzwi na wewnętrzny zamek No, dziewczyny, nie spodziewałem się tego po Was. Czułem, że zaraz wybuchnę. Kto nie marzy o orgi w pracy z dwoma uzbrojonymi superlaskami na służbowych biurkach dywanie? aktach. Tomasz i Lisz. Obie podeszły do swoich szaf, wyjęły kilkadziesiąt białych, drukowanych arkuszy, rzuciły przede, przede mnie na podłogę i wróciły do swoich zajęć, czyli biurokracji w sprawach kryminalnych. Muszę przyznać, lekko zbaraniałem. Rzuciłem okiem na wysoki stos białych kwitków. Przeczytałem drobnym drukiem. Komendo powiatowa policji w wzywa pana panią... Do osobistego stawiennictwa w dniu, o godzinie, w pokoju, w charakterze. W związku ze sprawą numer, liczby, dziennika. Stawiennictwo jest obowiązkowe. O, koperty i wezwania. Nie odkryłem chyba tym Ameryki, ale musiałem zdobyć trochę czasu, żeby się psychicznie pozbierać. Zgadłeś, Orla. A teraz pamiętaj, że nie każdy ptak może nim być. Podsumowała mnie Aga. A teraz lisz, bo korespondencja czeka. Poleciła Patrycja. Chciałem wyjść z pokoju, ale zabrały kluczyk. Zresztą obie jednocześnie zauważyły. Przecież się zgodziłeś. Jeśli nie grasz fair play. Za kwadrans cała komenda będzie wiedziała, że masz małego ptaka, który nigdy nie będzie orłem. <gryw> Nawet trudno go dobudzić. Ja liżę, ty liżesz, on, ona, ono liżą. My liżemy, wy liżecie, oni, one liżą. Powtarzałem od pół godziny, żeby sobie mordę z językiem naśnienić. Skleiłem w ten sposób już ze 30 kompletnych wezwań wraz z potwierdzeniami odbioru. Moje panie były nieugięte. Mało paty. Umawialiśmy się w końcu na porządne lizanie, prawda? Aka. Przeklinałem w duchu komendanta za wprowadzony szatański plan obniżenia kosztów funkcjonowania jednostki, dzięki czemu Wydział Zaopatrzenia zamówił bezpośrednio w drukarni 18 kartonów wezwań do samodzielnego sklejenia, bo takie druki były kilka groszy tańsze na sztuce od tych polizanych i poklejonych. Po blisko godzinie odpuściłem za przyzwoleniem obu domin pokój, wyczerpany jak wielbłąd pod koniec karawany. Coś ty taki zjebany! zapytał z lekką ironią w głosie zastępca naczelnika kryminalnego, widząc skąd wyszedłem. Wody wyszeptałem ostatkiem sił. Wie że dałeś się nabrać na ich numer z nizoniem. To, to ty nic nie wiedziałeś? Aga paty od tygodnia zwabiają kryminalnych pod pozorem, pod pozorem, a potem grożą, że zadzwonią do żony, narzeczonej gliniarza i opowiedzą, na co Goguś ma ochotę w służbie chyba, że wyniże 50 kopert. Ile wylizałeś? Zainteresował się skoczmy. 50. No widzisz, jak wszyscy? Nie martw się. Lizał naczelnik. Ja lizałem. Połowa wydziału kryminalnego lizała, bo pozostała część to kobiety. Albo chłopy na zwolnieniach czy urlopach, pocieszył mnie i klepnął w ramię. Mężczyźni i te świnie. Podsumowałem samokrytycznie i chciałem odejść. Fakt, ale dzięki temu obie mają wystarczająco dużo sklejonych wezwań, kopert, potwierdzeń, żeby pracować bez przerwy cały rok. Jeszcze się nimi dzielą, ale wyłącznie z innymi policjantkami. Żaden samiec nie ma szans nawet na jeden egzemplarz. A swoją drogą nie wiedziałem, że zaczęły szukać ofiar w Wydziale Prewencji. Trzeba chyba ostrzec chłopaków z ruchu drogowego. Zaofiarował pomoc oficer. Ochujałeś? Przecież, jak się białe czapki dowiedzą, nie pozostawią nas, na nas suchej nitki, chyba że sami wpadną w sieć. Wyprowadziłem go z błędu. Faktycznie, masz rację. Jak sobie ruchowcy też poliżą. Zgodził się ze mną rozmówca i śpiewając pod nosem po rusku cierne zniknął w gabinecie naczelnika. Zszedłem na dół, wyżłopałem pół litra kranówki na raz, żeby uzupełnić wilgoć. Zgarnąłem korespondencję i poszedłem obdarowywać pocztą odprawiane do służby patrole. W tym okresie bowiem zarówno sąd, jak i miejscowa prokuratura traktowały nas Chłopców na posyłki, zrzucając cały obowiązek dostarczania oficjalnej korespondencji pisdowieckim obywatelom. Zresztą nie ma się czemu dziwić, skoro sam pisdowiecki komendant, ze względu na oszczędności, polecił również policyjne wezwania doręczać za pośrednictwem patroli dzielnicowych, kryminalnych, żeby nie płacić poczcie polskiej. Jeden patrol otrzymywał na dzień dobry około 20 poleconych przesyłek listownych. I ruszał służbowym radiowozem, mijając kilometry, spalając paliwo, zaniedbując prawdziwą psią robotę w mieście. Prokuratura tak się rozzuchwaliła, że na zdarzenie nie wysyłali swojego kierowcy z pojazdem, tylko żądali od psiarni radiowozu i policjanta. A co nasi przełożeni wyrażali zgodę, a potem jebali podwładnych za przekroczone limity kilometrów, nagły wzrost zużycia paliwa i za dużą eksploatację służbowych pojazdów. Miałem okazję brać kiedyś udział w spotkaniu integracyjnym takiej jednej ogólnopolskiej potężnej firmy z branży finansowej. Nie tylko ja zresztą. Zaproszenie otrzymało również kilku innych gliniarzy z, z różnych powodów. Jeden miał żonę w tej spółce zatrudnioną, drugi pukał lokalną księgową firmę, trzeci się wkręcił na krzywy pysk, czwarty, piąty, szósty oraz siódmy pies. Mieli wspólnego, bardzo dobrego znajomego w osobie pizdowieckiego kierownika filii, finansowego molocha. Kiero zaprosił pobratymców do kielicha, tak jak gliniarze zapraszali na każdą psią imprezę lokalnego szefa. Wszystko zależy od ciebie. To ty decydujesz o sukcesie. Usłyszeliśmy na początek po wejściu na bardzo dobrze przygotowaną salę bankietową pizdowieckiego hotelu. Zaraz obok kościoła. Z kilku zamontowanych telebimów, głośników, niosła się weter pieśń zwycięstwa, przeplatana wspomnianymi hasłami. Ja pierdolę, ale cyrk, odezwał się całkiem nie na miejscu starszy sierżant T. z wydziału kryminalnego. Jeszcze weselej niż u nas, poparł go posterunkowy z wydziału operacyjnego. E, kurwa wypierdolicie wy pierdolicie jak potłuczeni. Najważniejsze, że wszystko będzie za darmo. Woda, żarcie, zestresowane, przepracowane panienki. Po swojemu podsumował się żadne D. z ruchu drogowego. Stul, pysk, chami podpierdalaczu. Wyciszył ruchowca dowódca wywiadowców. Czy ten rudy many w odlotowym gajerku nie chował przed chwilą do lewej kieszeni marynarki torebeczki z amfetaminą? Zainteresował się przewodnik pisiora. Chuj nas to obchodzi. Jesteśmy tutaj, żeby się rozerwać. Oświadczyliśmy zgodnie, a ktoś dodał: Patrzcie, jakie dupy! I szybko zmieniliśmy temat na jedyny właściwy, czyli. Nieważne zresztą. Brawo dla tej pani! Brawo! Wszyscy bijemy brawo! Wydarł się do mikrofonu prowadzący ten cyrk. Komi wojażer. Na scenę wskoczyła, kłaniając się, uśmiechnięta od ucha do ucha zgrabna Laska i zaczęła dziękować. Dzie dziękuję i. No, oraz za. A w szczególności dziękuję za. Za co ona tak w kółko dziękuję. – zapytał sierżant D, obwąchując stojące na stole kulinarne specjały. – Bij, kurwa, to jebane, brawo i się nie pytaj. Będzie szybciej koniec i przejdziemy do bufetu. – Ruknął dowódca wywiadowców, który miał ostatnio tyle stresów w robocie, że postanowił najebać się za darmożkę jak worek. – Lala właśnie zgarnęła czek na 8 tysięcy polskich złotych za przekroczenie planów wytyczonych przez swoją centralę. – Poinformował nas... Słuchający ze szczególnym zainteresowaniem policjant. Mąż jednej z zatrudnionych. Osiem tysięcy. Posterunkowy przymknął z wrażenia oczy. Najwyższa premia dla szeregowych funkcjonariuszy, o jakiej słyszał w policji, to było około dwóch tysięcy złotych polskich netto na łeb. Ale do tego trzeba było być policjantką z bobrem między nogami i wyprowadzać cierpliwie otumanione przez Batmana pingwiny z okupowanego klasztoru. Bez pałowania, przemocy, kajdanek, bo kamery wszędzie. Redaktorzy na okolicznych drzewach siedzą, a wizerunek policji najważniejszy przecież. 8. Ale to kurwa jebana jest. Gośka, żona zaproszonego psa, mówi, że ona. Tłumienia szkinnął w kierunku zwycięzczyni. Jebała się już z dyrektorem regionalnym, zastępcą naczelnego szefa dyspozytury oraz lokalnym kierownikiem objaśnił nas aspirant W. Nasz Ludwik też ją ruchał? Zdziwił się sierżant Gies z podziwem, patrząc na wspólnego znajomego pistowieckich psów. Tak. Poza tym zwycięska Nunia podpierdala, donosi, kradnie innym ich wyniki podpisując umowy, kiedy inni odjebali całą robotę przy zdobyciu klienta. Wkurwiał się powoli mąż żony, która nic nie wygrała. <laughs> zupełnie jak u nas w firmie. Zauważyłem, ale nikt mnie już nie słuchał. Zapraszamy na bankiet sponsorowany w całości przez centralne zarządu. Kusił zupełnie niepotrzebnie do mikrofonu i tak rwącą w, kierun w kierunku flaszek i w publikę. Przyznam szczerze, byliśmy bardzo dobrze ustawieni. Zajęliśmy strategiczne pozycje w przybarze. Ja bym wyruchał ją też. Z tą bym sobie zrobił lizanko w saunie, a z tamtą to bym... A potem bym jej i na koniec, aż by była z rozkoszy. I po wszystkim rozmarzył się te Zamknij mordę, jak jesteś na salonach, postawał skutecznie sierżanta, dowódca wywiadowców, de stulił pysk. Pił w milczeniu. Po jakimś czasie zaczęły się tantany, które z upływem czasu przybierały formę seksu na parkiecie. I co teraz powiesz? Połowa samców z tej firmy miała takie same zamiary jak ty, ale oni wiedzieli, jak podejść skutecznie, pracownice, dobił de wywiadowca. Przecież on ją rżnie na pufie, jęknął ruchowiec, wskazując parę dyrektora filni i asystentkę biurową z drugiego oddziału. Mieliśmy dobrą pamięć na początku impry, najebany w trzy dupy, aktualnie komił przedstawiał większość pracowników. Pierdoleni cywile, coś tu za spokojnie jest, lakonicznie stwierdził D, i ruszył z zaciśniętymi pięściami na podwój sani. A ty kurwa dokąd? Niedźwiedzi uścisk, dowódcy wywiadowców oraz mój klasycznie założony Nelson skutecznie osadziły na miejscu agresora. Mocno pijany, lekko podduszony spojrzał na nas, a potem poprosił: Wezwijcie mi taksówkę, jadę do domu. Co zresztą, zresztą zrobiliśmy? Patrzcie. On, sierżant D, nie umie już bawić się wśród normalnych ludzi. Jemu w głowie wyłącznie policyjne popijawy z chamstwem, prostackimi zwrotami i wyrównywaniem porachunków, powiedział kierownik wydziału dochodzeniowo-śledczego, równocześnie odsuwając się grzecznie na bok, żeby zrobić miejsce dwóm szarpiącym się dyrektorom oddziałów, niższemu i wyższemu, gdzie ten niższy, trzymany przez drugiego w klasycznym uścisku, zapnij i uduś, harczał. Kurwa, buź, buź mnie, bo udusisz. Widocznie mają chłopy sobie coś do powiedzenia. Mruknąłem, popijając czystą wódkę. Popatrzcie, wskazał nam posterunkowie. Rzeczywiście było na co zerknąć. Nieprzytomną, w stanie kompletnego upojenia alkoholowego, specjalistkę do spraw sprzedaży ciągnął po ziemi, Trzymając za obutą w szpilkę lewą nogę, sam wicedyrektor regionalny również ledwo trzymający się w pionie. Chciałeś ciało, będzie cierpiało, skwitował wywiadowca. Całe szczęście, że wuda jest za darmo. Kupowanie alkoholu na kredyty jest ciągle w tym kraju wykroczeniem. O czym znaczy, mówi wyraźnie artykuł chyba 15 Kodeksu Wykroczeń. Ruczał do siebie lekko podpity specjalista do spraw wykroczeń w piszdowieckiej komendzie, dodając niebane, małożyciowe przepisy. Spróbujmy wyegzekwować zakaz palenia papierosów podczas meczu piłkarskiego, gdzie na 30-tysięcznym stadionie pali się podczas meczu tak z 12 tysięcy kibiców. Zresztą, ostatnio pisali w gazecie, że praca w policji to wstyd i nie ma się czym chwalić. Kiedyś to były imprezy. Rozmarzył się najstarszy służbą, dodając: Za takiej milicji wieszaliśmy na drzwiach jednostki kartkę z napisem komisariat nieczynny z powodu braku prądu. A w środku zapalaliśmy wszystkie żarówki, suwaliśmy stoły, organizowaliśmy panienki z pobliskiego hotelu dla pielęgniarek, żarcie z dworca PKP. Muzyka grała na cały regulator i tańczyło się do upadłego. Mój kolega znalazł nawet w ten sposób żonę. Pod koniec tantanów rzuciła się w akcie desperacji chyba na ostatniego stojącego jeszcze na nogach samca i z okrzykiem, mój żeś ty, zawisła na szyi. To była Danuśka. Wtedy kobiety miały głowę również do picia i były na całe życie. A dzisiejsze kobiety skinął głową w kierunku znikającej za rogiem pary, gdzie on ciągnął ją Przecież nawet nie będzie nic pamiętała. Kiedyś szef mojej moje jednostki, nikomu nic nie mówiąc, wziął cywilny radiowóz Fiata 125P i pojechał nim na wczasy z rodziną. Przez cały tydzień zapierdalaliśmy na piechotę i nikt się nie przejmował taką doperelą. Dzisiaj komendant poleca robić obchody, czy czasem nie pali się jakaś zbędna żaróweczka. Stary policjant zakończył wywód jednym głębszym. Właśnie rozpoczął się kolejny konkurs. Kto z uczestników imprezy integracyjnej wypije szklankę czystej wódki na raz, wygra kolejną szklankę czystej wódki. Do rywalizacji stanęło trzech huśtających się na nogach cywili: jakiś dyrektorek, specjalista od marketingu i sekretarz regionalny. Specjalista pożegał się po trzecim łyku. Sekretarz stracił równowa równowagę po wypiciu trzech czwartych zawartości. I osunął na podłogę. Dyrektor pochłonął całość i dalej stał w pionie, czemu towarzyszyły gromkie brawa zachwyconej wyczynem szefa publiczności. Dyro otrzymał nagrodę główną, na widok której najpierw się pożygał, a potem osunął nieprzytomnych na podłogę. Zdegustowani, lekko podpici, na własnych nogach opuściliśmy to gniazdo Soda mojej dziękując taktownie Ludwikowi za zaproszenie i obiecując rewanż podczas nadchodzącego święta policji. Nadszedł w końcu dawno oczekiwany dzień. Pizdowiecka komenda miała dostać sztandar. Chuj z tym, że na wszystko brakowało pieniędzy. Ręcznie haftowany orzeł z niebieskim ogródkiem oraz hasło Bóg, Honor, Ojczyzna Na natrwałe miały zawitać pod dziurawą strzechę. Do budynku, w którym non-stop pękały rury kanalizacyjne, siadała elektryka, a nowoczesne sprzęty psuły się z powodu nagłych, niewyjaśnionych spadków napięcia prądu, co paraliżowało normalną pracę jednostki. O pękających ścianach, cieknącym dachu, odpadających czynkach, czy tynkach, czy braku jakiejkolwiek klimatyzacji nie ma co nawet wspominać. Remont kapitalnej jednostki postanowiono zacząć od nadania kawałka ma materiału z lancą. Komendant w akcie rozpaczy udał się do miejscowego przedsiębiorstwa usług komunalnych wyżebrać asfaltowanie dziurawego jak szwajcarski ser placu wewnętrznego. Chodząc po którym licznie przybyły z okazji uroczystego wręczenia sztandaru VIP-y mogły sobie połamać karki. Zastępca komendanta natomiast ruszył w miasto żebrać o wszystko. Wypożyczenie dużej sali na imprezę z rozmachem nakrycia stołów, naczynia, żarcie, picie, w tym woda, jakieś dekoracje. zdowiecką komendę nie było stać na cokolwiek, a VIPy w drodze. Odetchnął 01, kiedy wrócił z wielogodzinnej misji. Stanął na progu wyjścia awaryjnego wiodącego w głąb dziedzińca, jakby na złość w tym samym momencie... Przez środek placu w bezwstydnej defiladzie przemaszerował król Rapcio I ze świtą, licznymi nałożnicami, dziatwą, strażą przyboczną, szambelanem. Żebym tylko miał fundusze i mógł z nich korzystać, w bezsilnej złości zaciskał pięści szef miejscowej policji, przypominając sobie spotkanie z dyrekcją Pizdowieckiego Puku. Jedyne, co możemy zrobić, to załatać pojedyncze dziury. Sam pan rozumie. Ostatnie uroczystości państwowe wyraźnie nadszarpnęły budżet pizdowa. A zbliżają się wybory samorządowe i nadchodzi czas imprez wszelakich, które i tak będziecie musieli jako psiarnia zresztą zabezpieczać. Dlatego z wami w ogóle rozmawiamy, żeby radiowozy nie pogrzęzły na wewnętrznym parkingu. Przedwyborcze spędy i liczne turnieje. Europejskie eliminacje, wrzucie nocnikiem do celu Mistrzostwa Świata, wrzucie sztachetą na odległość, konitwa za zikie, dzikiem, byle tylko spić, nakarmić, w pamięć wyborcom zapaść Nie owijał w bawełnę człowiek legalnego starosty dyrektor Puku. Wiem o tym doskonale, ale łasił się oficer. Ale widzicie, rozumicie, na każdej przedwyborczej imprezce będzie wojewoda, wicewojewoda, biskup, pizdowieccy. Poseł na Sejm się zapowiedział, senator Buraczano-Zbożowy również. Wpadał w słowo policjantowi dyrektor, klepał go po ramieniu i kończył słowami. Cieszę się, że jeszcze nam taczka masy biturmicznej została po ostatniej naprawie drogi krzyżowej. Podziękujcie proboszczowi. Komendant szedł do proboszcza i mówił. Bóg zapłać. Za co? dziwił się duchowny. Za taczkę masy bitumicznej dodawał gliniarz. Nic z tego nie rozumiem, komendancie, ale widocznie nie muszę. Aha, co za szczęście, że się widzimy. Chciałem potwierdzić przyjazd biskupa na uroczyste wręczenie sztandaru. Msza, Kościół, termin zarezerwowałem, oczywiście. Nie, nie będzie problemu z. Pocztem sztandarowym? pytał na koniec ksiądz. Nie będzie, kłamał komendant. Nigdzie nie pójdę, krzyczał sierżant, te, kiedy naczelnik oznajmił psu, że właśnie przez aklamację został wybrany na lewego do pocztu sztandarowego. Kurwa mówię chyba wyraźnie, nigdzie nie idę, jestem muzułmaninem i chuj mi zrobicie. Sierżant ze złością. Kopnął w dupę, plączącego się po poczekalni Szambela rabcia, który, trafiony celnym butem, poszybował w powietrzu przez otwarte drzwi komendy, przeleciał całą długość schodów i swobodnie wylądował bez pisku, krzyku, hałasu w kretowisku. Szczur pozbierał się raz-dwa i popędził na skargę do króla, zapewne. Pójdziesz, pójdziesz. Ustawa o policji wyraźnie mówi, że nie możesz się wymigać. To nie jest uroczystość kościelna, tylko państwowa. Wielce podniosła do tego. Nie musisz się modlić, duszy Bogu polecać, o przebaczenie błagać, ale będziesz stał w poczcie, bo takie otrzymujesz polecenia służbowe. Krzyczał już wyraźnie zdenerwowany naczelnik na psa. Taki chuj mnie tam zobaczycie. Zajebie miesiąc zwolnienia. Sierżant się nie poddawał. Ach tak? Nie zapominaj, że za rok masz wychodzony awans na starszego sierżanta, a za miesiąc dzielimy dodatki motywacyjne. W wysokości 200 zł na głowę. Naczelnik również umiał dyskutować z policjantami. Dobra, pójdę, ale pierwszy i ostatni raz. Nie mam zamiaru przy każdej kolejnej popisówce narodowo-kościelnych świętach zapierdalać w galowym uniformie. Sierżant szybko obliczył sobie, że niesubordynację kosztować go będzie około 300 zł. Dodatek plus awans. Zgadzam się. Zakończył transfer przełożony i poszedł urabiać kolejnych dwóch funkcjonariuszy do pocztu sztandarowego. Gdzie jest zastępca komendanta? Pytano od kilku dni tu i ówdzie. Jega po mieście i próbuje wyżebrać trochę kiełbasy dla VIP-ów. Odpowiadaliśmy zgodnie z prawdą. Dawno, dawno temu to było i wcale nie jest prawdą. Do szeregowego funkcjonariusza policji przyszedł naczelnik prewencji. To twoje jest? Zapytał posterunkowego aspirant, pokazując wypełnioną podpisaną przez sprawcę wykroczenia część bloczka mandatowego kredytowanego. Moje, a co? Pies poznał własne pismo. Nic, weź to anuluj. Polecił łamiąc prawo przełożony policjanta. Że co? Zdziwił się świeżo po szkółce wyszkolony gliniarz. W pamięci jeszcze mając wykłady oficerów, na których wyraźnie mówili, że za taki numer to prokurator, zarzuty i kryminał. Anuluj to. Ujebałeś dobrego człowieka. Przyjaciela miejscowej policji, który pomaga zorganizować jadło, wódkę, garnki na każdą naszą imprezę. niech się, nic Nikt się nie dowie. Ja to tak zakręcę, że, nikt, że do nikogo nie dojdzie. Mrużąc świskie oczka, zachęcał przełożony, człowiek komendanta. Zastępca szefa jednostki stanął na wysokości zadania. Wszystko było dopięte na ostatni guzik. Sztandar wręczono. Przybyły vip -y z komendantem wojewódzkim, w randze generała na czele. Zeżarły, napiły się i bez dziękowania pojechały dalej świętować własne awanse na podinspektorów młodszych inspektorów, inspektorów przy superjedzeniu, alkoholach oraz dodatkach do wynajętej wcześniej już na koszt policji ekskluzywnej sali w mieście wojewódzkim, gdzie wstęp mieli tylko oni. Nikt nie podziękował cywilom, którzy za darmo, poświęcając wolny czas, angażując członków rodziny, stawali na głowie, żeby biedna policja spizdowa jakoś pokazała się oficjelom. Jak świnie jak barachło, jak stado warchlaków. Podsumował krótko i na temat zachowania WIP-ów podczas całej uroczystości organizator z powołania. Wysoki oficer Polskiej Policji Państwowej, zastępca pizdowieckiego komendanta. Nikt mu nie zaprzeczył. Miał rację po prostu już. Zresztą to samo powiedział Ludwik. Na drugi dzień okazało się, że święto świętem, ale generał Planuje kolejne czystki kadrowe. No tak, kurwa. Przyjechał, nażarł się za darmo, dosyta napiła. a teraz będzie kasował oficerków. Ktoś wyraził swoje zdanie o wizycie komendanta wojewódzkiego. Niech się powyżynają. Wszyscy z siebie warci. Ktoś inny powiedział na głos to, co sądziła większość funkcjonariuszy. Na koniec pojawiła się trzecia opinia. Przynajmniej w tej materii imprez nie odbiegamy od cywilnych norm i trendu. Impra u Ludwika, co było według mnie najtrafniejszym porównaniem. W końcu Pizdowiecka komenda doczekała się remontu. Miejscowy Powiatowy Urząd Pracy przeznaczył kilkanaście tysięcy złotych otrzymanych z funduszy europejskich na szkolenia osób bezrobotnych w budowlance na policję. Z któregoś dnia do budynku weszła 18-osobowa grupa podpitych jego i nie była to meksykańska ekipa ludzi od Fernanda, ale polska szkoleniowa ekipa remontowo-budowlana, w skład której wchodzili m.in. nie mający zielonego pojęcia o remontach, Józek Złodziej z wyrokiem dwóch lat pozbawienia wolności za liczne kradzieże, warunkowo zawieszonym na pięcioletni okres próby. Heniek Rozbojarz, od pół roku na wolności. Tadek kierowca PX, z półtora rocznym wyrokiem na karku, również zawieszonym. Stanisław, oszust matrymonialny, świeżo po odsiadce. ITD, ITP. Ktoś z gliniarzy zauważył. Przynajmniej znają chłopy budynek jak własną kieszeń. Panowie, nadszedł czas próby dla komendy i funkcjonariuszy, oświadczył zastępca naczelnika, upychając wszelkie wartościowe przedmioty, dokumenty, kajdanki. I inne elementy wyposażenia do pancernej szafy, zamykając ją na cztery rygle oraz dwa zamki. Większość psów z kryminalnego rzuciła się do zabezpieczania fantów pochodzących z przestępstw, do tej pory walających się po całej chlewni. Widocznie jedno wszczęte właśnie śledztwo w sprawie kradzieży telefonu komórkowego marki, numer seryjny. Ze służbowego pomieszczenia w pistowieckiej jednostki, stanowiącego dowód w sprawie rozwoju dokonanego na w dniu, było wystarczającą motywacją do uporządkowania pewnych spraw, szczególnie wobec pojawienia się ekipy szkoleniowej. Dzisiaj nauczymy się zbijać tynki. Do tego będą nam potrzebne. A więc do roboty. Usłyszeliśmy z korytarza i zaczęło się piekło. Pył, huk, harmider, rwetes, przenoszenie mebli, szuranie po podłodze, krzyki, śmiechy. Kto ma jechać skontrolować autokar? Z dyżurki wychylił się dyżurny jednostki. Okazało się, że ktoś nie zapisał terminu. A od 15 minut wycieczka pątników do lichenia czeka w deszczu na policyjne sprawdzenie dyliżansu. Co wy robicie? Tak nie zbija się tynków. Przecież zaraz uszkodzicie przewody elektry. Nie dokończył Mistrz z pupy, kiedy w całej komendzie zniknął prąd. My na pewno nie pojedziemy na kontrolę, odburknęli chłopcy z ruchu drogowego, którzy wiebali się właśnie w super wyniki podczas zatrzymania osobowego auta na warszawskich tablicach rejestracyjnych, którym kierowała nać pana Małolata bez prawa jazdy. Zresztą za godzinę obaj policjanci musieli iść na wezwania do sądu. Kto wyłączył do jasnej cholery prąd? Za pięć minut zaczyna się telekonferencja z generałem, komendantem wojewódzkim policji. Wkurzony komendant mało sobie karku nie złamał, potykając się o pozostawione na środku korytarza wiadło z gruzem. Gdzie jest gospodarz domu? Kontynuował szef, wycierając pył z kolan. Konserwator powierzchni płaskich jest u siebie, panie komendancie, poinformował przełożonego naczelnik prewencji. Proszę mu polecić załączyć agregat. Przecież za dwie minuty konferencja. Generał mnie... Nie dosłyszeliśmy, co generał zrobi naszemu steremu, jeśli nie będzie prądu na czas, ale z pewnością nikomu nie byłoby żal wypatroszonego oficera. Naczelnik wystrzelił w kierunku Hadesu, a po chwili umorosa na postać... Klnąc na czym świat stoi, uruchamiała wojskowy agregat. Policja w Pizdowie, słucham. Odezwał się radiooperator, izolując od kurzu, pyłu, hałasu. Chciałem zgłosić niewybuch przy głównej drodze, informował obywatel. Na autokar niech jedzie dzielnicowy, polecił dyżurny. Policja w Pizdowie, słucham. Chciałam zgłosić interwencję. Kurwa, faks się zjebał. Drukarka przestała działać. Co ja mówiłem? Tak się nie zbija tymków, bo uszkodzicie znowu przewody elektr. Kto po raz trzeci wyłączył prąd? Mam generała na linii w laptopie. Szefie, te panele to rwać czy szarpać? Dlaczego zastępca naczelnika kryminalnego bez konsultacji dokonał zmian w grafikach zdarzeniowych, dając jednym wolne i nikogo w zamian? Panie dyżurny, a obywatel kierowca twierdzi, że po badaniu alkotestem na drodze przywieziony na alkometr do komendy wypił alkohol, który miał w kartoniku po soku owocowym i dlatego wykazało tak dużo. Co mamy teraz robić? Teraz to już nic. Będziesz miał postępowanie dyscyplinarne i prokuratorskie za niedopełnienie obowiązków służbowych, bo nastąpiło przekłamanie badania. A do tego możesz pożegnać się ze służbowym dodatkiem i jakąkolwiek dodatkową kasą, którą właśnie zaczęli potajemnie dzielić na górze. Dobił podpadziochę od trefnego badania kierowcy zastępca dyżurnego. Rzeczywiście od paru godzin z korytarzy zniknęły pizdowieckie szychy. Kierownicy referatów, naczelnicy wydziałów, lubiący spacery po służbowych pokojach komendanci... To mogło oznaczać tylko jedno. Podczas telekonferencji generał przekazał określoną pulę pieniędzy na nagrody dla gliniarzy i zaczął się podział. Ile, komu i za co. Wszystko w atmosferze nieufności, za zamkniętymi drzwiami według własnych kryteriów. Kto dostanie kilkaset złotych, kogo pominą, kto się uciesza, kto zdenerwuje. Czas pokaże. Oczywiście listy nominowanych i tak nikt nie zobaczy, co wzmoże jedynie spekulacje. I nie termin rozdania pieniędzy, psy mają własne źródła informacji. Dowiedzą się prawdy. Policjanci zaczną sobie prosto w oczy wmawiać, wykłócać się. Będą się na siebie obrażać niczym dzieci, bo tamten dostał dodatkowe pieniądze, a ja nie. Weź tu zerknij, Władek, to chyba pilne jest. Niedowidzący stary dyżurny jednostki. Podsunął pod nos swojemu zastępcy świeżo otrzymany z naprawionego właśnie faksu telegram. Na szczęście ekipa szkolno-remontowa skończyła skuwać tynki, więc awarie prądu powinny się rozpłynąć węgle. mgle. Chłopca od pupy uczyli się kłaść tynki. Co ty robisz, człowieku? Zatynkowałeś właśnie kontakt. Dało się słyszeć ich kierownika, będącego na skraju szaleństwa. Hmm, rzeczywiście... Od do Dowieckiej Komendy Policji. Telegram numer. Zwracamy się po raz kolejny z uprzejmą prośbą o, z powodu dwukrotnego braku odpowiedzi na nasze wcześniejsze telegramy, z dnia oraz z dnia i upływające terminy procesowe. Żądamy udzielenia odpowiedzi w nieprzekraczalnym terminie do dnia godziny. Czytał Sokola Oko. A ślepy bawuł słuchał, kiwając mędr mędrczo głową. Zaraz, zaraz. Czy to nie chodzi przypadkiem o te dwa telegramy, których ostatnio szukał? Tutaj padało przezwisko z nienawidzonego przez obu dyżurnych psa z góry. Tak, na pewno. W takim razie odłóż władził monit na półkę. Wręczymy z nienawidzonemu synowi, kiedy będzie wychodził z roboty na ostatnią chwilę. Niech się chłop zdenerwuje. Zadecydował dyżurny, a jego zastępca z ironicznie wykrzywioną mordą upchał monit numer pod liczne telegramy. Pilne, bardzo pilne do załatwienia na wczoraj.